Dzień dobry, kochani. Kanał Karty na Miłość wymyśliła sobie dla singli czytanie. Słuchajcie, ponieważ dużo osób do mnie pisze, że już dawno nic nie było, że single takie biedne, no to kochani, zobaczymy, jaka wiadomość przyjdzie do singli. Czy przyjdzie od exa, czy przyjdzie ktoś nowy. Zobaczymy, co karty będą chciały przekazać. Słuchajcie, trzy talie do wyboru. Pierwsza Steampunk Tarot, druga Mermaid Tarot i trzecia Well of the Year Tarot. Czasówkę Wam skarby zrobię, żeby Wam fajniej było, łatwiej przeskoczyć do swojej grupy. Jeżeli nic Wam nie mówi, talia trudna do zapamiętania, Orgonit jako pierwsza, Wiedźma na drugą grupę i Aniołek na grupę trzecią. Pomyślcie chwileczkę, zastanówcie się, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i może być tak, że z kimś nie będzie rezonować. Kochani, to jest normalne, więc proszę się absolutnie nie przejmować. Jeżeli przyciąga Was talia i na przykład obiekt, to znaczy, że tych dwóch grup powinniście odsłuchać, że tam jest dla singli dodatkowa wiadomość. Będziemy patrzeć pod kątem miłości, pod kątem przyjaźni, także single, doczekałyście się. Talia dopowiadająca, gdyby coś było niejasne, też jest i zaraz ją przetasuję. Dobra. Położę ją sobie tutaj. Kochani, przechodzę do grupy pierwszej. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka za moją pracę, żeby napisać w komentarzu, którą grupę wybraliście. A słuchajcie, zanim podeszłam do tego czytania, to patrzałam na obraz, który dostałam od pani Madzi. Pani Madziu, dziękuję bardzo. Trochę wyciszenia, trochę inspiracji. Powiem pani, zanim go z powrotem powieszę do góry, musiałam się napatrzeć i zapomniałam go powiesić. Znak, że musi być dzisiaj z Wami. Moje kochane dwie grupy na chwilkę odchodzą i zostają wszystkie osoby, które wybrały ten cudowny orgonit. Tu Wam kładę i talię Steampunk Tarot. Przetasuję i zapytamy w takim razie single, jaka jest wiadomość dla singli, które wybrały orgonit. Usiądźcie wygodnie, najlepiej, żebyście nie krzyżowali rączek i nóżek. W tym czasie możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli interesują Was czytania na październik, to już są na kanale. Jeżeli inne, podobne czytania, wybierz grupę, wybierz obiekt. Wejdźcie sobie na playlistę, wejdźcie sobie na sekcję wideo i każdy dla siebie znajdzie coś fajnego. Kochani, zaczynamy. Karty dopowiadające. Też mam moje kochane single. Nie czytam odwróconych. Czyli jedna była obrócona. Dobrze. Ta była w odwróceniu. Wiecie? Cztery buławy pod spodem, paś pentakli pod spodem, ale i wieża. U Was zaznacza mi się historia, która szybko się skończyła, nagle się skończyła. Historia, która dla wielu z Was miała skończyć się ślubem, wspólnym mieszkaniem, zaręczynami. Osoba wybrała pracę, wybrała rodziców, wybrała kogoś innego. Mamy tu tą gwiazdę. I dla części z Was było to bach, koniec znajomości, a teraz jesteście sami. I mamy w odwróceniu 9 buław. Mówiłam, że nie czytam, a nagle czytam. No ale takie są kobiety, bardzo zmienne. Dwójka mieczy w
przyczynie problemu rycerz pentakli, dwie buławy, cztery pentakle i sześć buław. Powiem tak, w najkrótszym skrócie, w najkrótszym powiedziałabym, że na razie będzie to tylko drogą online. Może nie każdemu się to spodoba, bo każdy by chciał się mieć do kogo przytulić, komu co powiedzieć miłego. A ja bym, kochani, zanim poznała osobę dogłębnie, wypytała, na czym stoję. Nie angażowałabym się tak od razu. Zresztą macie tą dwójkę buław. Będzie szansa na wybór między dwiema osobami. Posłuchajcie, niektórzy z Was nie są gotowi na to, żeby wejść w związek. Mimo, że te dziewięć buław, można powiedzieć, że wychodzimy już z kłopotów, że już uleczyliśmy, przepraszam, stare rany, że już zapomnieliśmy, że już wybaczyliśmy, to ja Wam powiem tak, przy tej dwójce mieczy, to ja Wam, kochani, powiem, że wyczuwam, że jednego dnia jesteście gotowi, a drugiego dnia kompletnie nie wiecie, czy to jest osoba dla Was, czy macie czas, czy jak ten ktoś nowy pojawi się w Waszym życiu, czy on będzie do Was pasować, do Waszego hobby, do Waszego dnia. Będziecie porównywać do Waszego ojca, do Waszej matki, do osoby, którą chcecie mieć. Ja tutaj widzę chęć porównania nawet do poprzedniego partnera, partnerki, celem powtórzenia tego samego. I tak jak Wam powiedziałam, dla wielu z Was mogą to być nawet i dwie osoby. Także możecie otrzymać skarpeczki wiadomość od dwóch potencjalnych kandydatów, ja nie mówię na męża, tylko osoby, które są Wami zainteresowane. A teraz coś Wam powiem. I dobrze sobie usiądźcie, bo padniecie z krzesła. Rozpoznacie u tej osoby, że jest podobna do Was. Że Wam się podoba. Że też leczy swoje złamane serce po poprzednim związku. Że wychodzi już z tych kłopotów, może finansowych. Może, kochani, osoba została źle potraktowana i wy oboje jesteście, można powiedzieć, na tym samym wózku, czyli będziecie mieli podobne doświadczenia. Brzydko mówiąc, powiecie sobie, mam złamane serce. I wy poczujecie przy tej osobie, poznając ją przy jednej czy drugiej, że wasze serce składa się w całość. I w tą całość będzie możliwość, kochani, że będziecie razem rozwijać jakieś pasje, a niektórzy z Was naprawdę spotkają bratnią duszę. Więc jest to piękny przekaz, tylko nie przegapcie tej osoby, bo przy tej dwójce buław często mówimy, kochani, o niezdecydowaniu, bo nie wiem, co zrobić. A jak nie wiem, co zrobić, to poczekam. I to by było dobre. Nie spieszyć się po prostu. Nie spieszyć się. Zobaczyć, czy osoba jest pracowita, czy osoba jest chętna, czy osoba chce stworzyć stałą, stabilną relację, czy przychodzi tylko, żeby zabić swój czas, a potem zniknąć. Dla wielu z Was może to być zmiana o 180 stopni, czyli spotkacie osobę zupełnie inną niż sobie wyobrażaliście, zupełnie inną niż taką, której marzyliście. Mogę podejrzewać, że wasza osoba może być typu kogoś znanego, że jest rozpoznawalna na ulicy, że ma zawód
dosyć trudny, że nie może się na przykład afiszować. No powiedzmy, jest to prezydent miasta, jest to wójt, jest to osoba na stanowisku, jest to osoba, którą ludzie znają i podziwiają. Jest to aktor, jest to aktorka, piosenkarz, bądź wykonuje taką pracę, dla której będzie musiała poświęcać swój czas i pasję. Jedynie, kochani, co wam może tutaj nie odpowiadać, to to, że ta osoba jest ostrożna i powolna. Bo ja wyczuwam, że wy chcecie na już. A w tych dwóch kartach, kochani, karta podkreśla, tym razem się nie spiesz. Rady i ostrzeżenia. Powiem tak. Albo pozna was przyjaciółka, matka, albo dla tej osoby też jest ważna na przykład kobieta, matka jego dzieci. Ta osoba, jeżeli wam powie, może mieć dziecko, możecie się dowiedzieć, że osoba ma dziecko. Ta osoba może opiekować się na przykład dzieckiem siostry, bądź pracować w miejscu, kochani, z dziećmi. Do tej osoby, jak będziecie ją poznawać, słuchajcie, przyjdą wiadomości takie dosyć nieciekawe, takie smutne, których by się nie spodziewali. I wy będziecie w takim momencie ich życia, że oni was będą pytać o radę. Także pięknie się to zapowiada. Ja zobaczę do tej dwójki mieczy, kochani, mam ochotę tutaj dołożyć. Czego będziecie się bać? No słuchajcie. Ten sąd ostateczny to wam mówi, że trzeba mówić prawdę. Skupcie się od pierwszego dnia, od pierwszego momentu poznania na tym, żeby zaufać, bo u was, kochani, zaburzone jest zaufanie. Pomyślicie sobie wielokrotnie, nie, ta osoba na pewno tak mówi, chwali się, przechwala, tak nie jest. A ta wasza osoba może wywrócić, kochani, wasze życie do góry nogami. Do góry nogami. I zobaczycie przy tej gwieździe, że powiecie sobie, no tak, tak kiedyś mówiła. No kochane jedyneczki, brawo, brawo, po prostu brawo. Czekajcie na tą waszą bratnią duszę, ja wam życzę oczywiście powodzenia. Niesamowity rozkład, niesamowity przekaz. Wymiatacie. Pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie ślad w komentarzu. No i serdecznie wam dziękuję. Do zobaczenia, kochani. Kochana grupo druga, od tej mojej pięknej Baba Jagi zapraszam was serdecznie. Mermaid Tarot wybraliście. Oczyszczam karty, kochani, i zapytamy single moje, jakie przyjdą do was wiadomości. Grupie pierwszej pięknie wyszło, myślę, że będą zadowolone. Zobaczymy, jakie wiadomości do was przyjdą single. Może od kilku osób. Aha, fajnie by było. Pamiętajcie, by się odwdzięczyć za moją pracę, zostawić lajka, ślad w komentarzu, którą grupę wybraliście. Jeżeli chcecie inne tematyczne filmy, znajdziecie na kanale w sekcji wideo. Zaczynamy 10 mieczami. 9 mieczy. Bardzo poturbowani jesteście, nie wierzycie już w miłość. Siła, 5 kielichów, żyjecie przeszłością. Paź buław, 7 kielichów. Za dużo będzie opcji i możecie przegapić. Wyższa kapłanka, 6 mieczy, as mieczy. Coś trzeba zostawić za sobą. Przeszłość,
kogoś, przestać myśleć, może pamiątki wyrzucić. Coś wyczuwam, kochani, że musicie coś naprawić. Jeszcze coś nie jest wyrzucone. I ja powiem tak, wiele z Was trzyma sobie pamiąteczki, wiele z Was trzyma sobie rzeczy po tych byłych przyjaciołach, związkach i to Was męczy, bo myślicie, że jak będziecie to trzymać, to ta osoba będzie. Nic bardziej mylnego. Widzę, że bardzo, pokażę Wam tą kartę, ale bardzo zostaliście zranieni przez poprzednią osobę, ale to potwornie. I widzę to w tej karcie. Ból, cios, nieprzespane nocy, złamane serduszka, kłamstwa, oszustwa, mataczenia. Powiem Wam tak. Wiele z Was, które mnie teraz słucha, myśli, że już nigdy nikogo nie spotka. Że już zawsze będziecie sami. Że na nic lepszego, na nic, na nikogo nie zasługujecie. Że nikt Was nie chce. Że nie macie gdzie kogo poznać. Że wychodzicie, dzwonicie, jeździcie. A tam jest po prostu, kochani, posłucha. Ja wyczuwam u Was taki smutek i nie chcę Wam się już chodzić z koleżankami, nie chcę Wam się rozmawiać, a wystarczy, kochani, naprawdę wystarczy, że albo zalogujecie się gdzieś, mamy różne portale, czy to na Facebooku, zgadza się. Słuchajcie, wszystkie karty, które dokładam, zgadzają się z tym, co przed chwilą powiedziałam. Musielibyście przestać narzekać, że nie ma facetów, nie ma kobiet, że wszyscy są tacy sami. To jesteście wy. Narzekamy, a nic nie robimy z tym. I to będzie, kochani, dla Was problemem, bo Wy nie wierzycie w siebie, nie wierzycie, że ktoś jest, że ktoś się może pojawić, że ktoś się może odezwać. A Wy możecie kogoś poznać, rozmawiając. Tak jak Wam powiedziałem, przez jakiś portal, może przez Facebook, może przez komputer, może drogą online. Może macie z kimś, kochani, wspólne zdjęcia. Przepraszam. Może zobaczycie, że ktoś rzuca zdjęcie szkolne z jakiejś wycieczki i tam będziecie wy. Może wasz kolega wrzuci, czy koleżanka wrzuci jakieś zdjęcie i dodacie komentarz na przykład i to będzie początek waszej znajomości. Ale jeżeli wy się teraz poddaliście i nie będziecie wierzyć w siebie, tylko będziecie narzekać, to ja widzę kłopot z otwarciem się na drugiego człowieka. Wy i tak macie kłopot, bo ta wasza miłość, która była, to była wielka miłość. Wielka miłość i niektórym po prostu nie przeszła. Ale jest, kochani, szansa. Jeżeli, jeszcze raz powtórzę, i to jest kolejna karta, która o tym mówi. Uwolnijcie się od eksa. Uwolnijcie się od tych pamiątek, od tych rzeczy, które trzymacie. Jeżeli oczyścicie swój dom, oczyścicie szałwią, wyrzucicie pamiątki, przestaniecie myśleć, spotkajcie się z przyjaciółmi. Zróbcie coś innego. Dlaczego, kochani, macie nie z koleżankami, z kolegami? Oni bardzo chętnie by Was z kimś poznali. Wiecie o tym? Do Was ma szansę odezwać się osoba w typu paść buław. Dla wielu z Was, mogę powiedzieć, młodsza osoba. Dla wielu z Was osoba, która jest bardzo żywiołowa, ma tysiące pomysłów, ale wy będziecie szukać jeszcze czegoś.
Tak jakby ta osoba nie była dla Was wystarczająca. Powiecie, to jednak chyba nie jest to. Ale słuchajcie, może też tak być dla wielu z Was, że będziecie korespondować, na przykład, czy rozmawiać, czy pisać SMS-y z kilkoma osobami. O tym mówi te 7 kielichów. I pokazuje mi się bardzo dom, a w tle czytania randka. Bardzo szybko możecie, kochani, zaprosić tą osobę do siebie, do swojego domu, bądź ta osoba zaprosi Was do swojego domu. Jest tutaj, kochani, też taka przestroga, żeby uważać, żeby nie popełnić błąd, bo wyższa kapłanka i ta główna kobieta może być, kochani, że będziecie kobietą w ukryciu, bądź ta osoba ukrywa przed Wami jeszcze kogoś. Na przykład żona mieszka za granicą, żona wyjechała i ta osoba Wam może o tym nie powiedzieć. Uważajcie. Tu jest takie ostrzeżenie, bo Paź Buław lubi eksperymentować. On lubi poznawać. I może tak być, kochani, że najpierw musicie uleczyć swoje serduszko, siebie, poznawać nowe osoby, to jest raz, i zacząć się spotykać z ludźmi. No właśnie. A nie tylko siedzieć i myśleć. Wy musicie zacząć wychodzić do ludzi, kochani, bo Was nie widać. Dlaczego ta piątka kielichów? No. Bo księżyc w pełni. Bo nie chcecie dać się poznać, jesteście zamknięci. Dla wielu z Was może to być osoba zajęta, dlatego ten księżyc, żeby to robić i spotykać się w ukryciu, kiedy jest noc, kiedy jest ciemno. Może tylko u Was w domu, może to chodzi o Wasz dom, że ta osoba Was do swojego domu nie chce zaprosić z uwagi na tą kobietę, dlatego będzie się pchała do Was do domu. Ale dla części z Was przypomnę to przesłanie. Pozwólcie Waszym przyjaciołom Wam pomóc. Może mają kogoś dla Was na oku. A Wy tylko myślicie o eksu i popadacie w coraz większą rozpacz. Tak to wygląda, kochana grupo druga. Życzę Wam oczywiście powodzenia. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, którą grupę wybraliście i jak z Wami rezonuje. Zostawcie lajka za moją pracę. Ja Wam życzę, skarbeczki, wszystkiego pięknego. I do usłyszenia niedługo. Pa, pa. Są tu moje aniołki? No to aniołki zapraszam. Wybraliście Well of the Year Tarot. Oczyszczamy karty i zapytamy, jaka wiadomość idzie dla singli. Moje kochane single, usiądźcie wygodnie, dajcie lajka za moją pracę. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Może nie musi rezonować, może nie tą grupę wybraliście. Przełożymy. Będziemy też, kochani, dopytywać. Ja sobie po poprzedniej grupie jeszcze przetasuję. Raz. Dwa. Palę dzisiaj szarą świeczkę, kochani, bo jest sobota. Nagrywam film w sobotę, a w sobotę palimy szare świeczki. Hop. I mamy to. Dobra. No to zaczynamy, kochani. Wiadomość dla singli. Poznają kogoś, nie poznają nikogo. Jak to u nich będzie? Księżniczka pentakli, pustelnik. Ojojojojoj. Król pentakli nie chce przyjść, a z buław
ogromna szansa, 10 mieczy i brak kontaktu. Było pięknie i się zmyło. W tle czytania 3 kielichy, 8 buław, rycerz mieczy. I już Wam powiem, że kontakt będzie. To jest karta kontaktu. To jest karta kontaktu. A tu już siedzi i pisze. Siedzi i pisze. Na pewno będziemy, kochani, dopowiadać, bo powiem tak. Odezwie się osoba, która nie spieszy się z takim, wiecie, już wchodzimy w związek, już się spotykamy na poważnie. To chodzenie może Was znudzić, bo będziecie dużo pisać, będziecie dużo rozmawiać przez telefon, może nawet pójdziecie gdzieś na imprezkę. Może nawet poznacie się, słuchajcie, na tej imprezce. Fajnie by było, tam gdzie są ludzie, tam gdzie jest śmiech, tam może w operze, może w dyskotece, może, kochani, na jakimś koncercie, na festynie, tam gdzie jest dużo ludzi. Bardzo fajna osoba. Aczkolwiek nie każdemu może przypaść do gustu. Czemu? Dlatego, że wy czekacie na kogoś poważnego, statecznego, starszego, może co ma swoją firmę, może co ma swoje mieszkanie, żeby coś miał, a może się wam przytrafić osoba taka inna niż myśleliście do tej pory. Dla wielu z was ta osoba może być młodsza od was. Dla wielu z was chcecie szybko poznawać, chcecie, żeby się szybko działo, a osoba może mieć takie zawiechy typu raz się odzywa, a raz się nie odzywa. Ona po prostu jest typem, musicie wiedzieć, samotnika, kochani. I takie osoby, które lubią swój świat, lubią swoje książki, lubią swoje, nie wiem, chociażby malowanie, potrzebują tego czasu dla siebie. I oni, poznając was, zobaczycie, że wzajemnie, kochani, będziecie się uzupełniać. Ja to widzę, kochani, w tym Asie Buław, że kiedy się będziecie coraz bardziej poznawać, kiedy ta osoba coraz bardziej wkroczy w wasze życie, dla was to będzie powiew świeżości, powiew tego nowego. Ale ponieważ ta osoba zamyka się w sobie, ona ma dużo jeszcze konfliktów, problemów, może i z przeszłości, może i, kochani, niedawno się z kimś rozstała i raz będzie chciała, a raz nie będzie chciała z wami być. Raz będzie pisać, raz nie będzie pisać. Może musicie jej uleczyć jej serduszko. Może, kochani, ta osoba straciła niedawno kogoś. Musicie, równowaga, musicie to zrobić, kochani, powolutku wam powiem, bo ona jest po ciężkich, bardzo po ciężkich przejściach, ta osoba. I w tej karcie karta wam radzi, żeby to poznawanie, ten związek zaczął się od przyjaźni, od pisania, od pomagania, bo powiem wam, albo ta osoba została zdradzona, oszukana, okłamana, zostawiona w nagle, u niej się po prostu mogło, nagle tu mamy 2 razy 10 mieczy, kochani. I oni, poznając was, będą się otwierać na nowo i na nowo będą dawać szansę. Także musicie być przygotowani na to, żeby dać tej osobie czas, że ona nie będzie gotowa, że już wchodzimy w związek, tylko ona bardziej potrzebuje czułości. Ona bardziej potrzebuje, kochani, tego zrozumienia na początku właśnie. To jest to, co miałam teraz na myśli. Dlaczego ta osoba będzie się zamykać? Bo nie będzie umiała swojego serca otworzyć od razu na miłość. Często mówimy, że osoba przybiera maskę, nie mówi o miłości, nie chce o sobie mówić, a ona się po prostu boi, bo ona jest bardzo osobą delikatną i bardzo wrażliwą. Można ją, kochani, bardzo łatwo speszyć. Ona się bardzo łatwo teraz może obrażać, bo jest po takich przejściach, że może porównywać jeszcze. Także ta osoba wkroczy w wasze życie, gwałtownie wkroczy i u was to będzie tak. To jest to. Tylko że tak jak szybko wkroczy, kochani, to potem zobaczycie, że ta osoba będzie robić kroki w tył, ale nie po to, że
nie jest wami zainteresowana, bo As Buław mówi, że jest i to bardzo wami zainteresowana. Tylko, że musi mieć ten czas. Ja jeszcze sobie, kochani, dołożę. Nowa miłość. Tak, kochani, to będzie nowa miłość. To będzie poznawanie kogoś, przyjaźń, koleżeństwo, aż zobaczycie, że z czasem z tego wyjdzie prawdziwa miłość. Nowa osoba pobudzi wasze romantyczne uczucia. I również wy, kochani, wkraczając w życie tej osoby, pobudzicie jej struny, bo ona tego potrzebuje. Jedynie dla was jest rada, kochani, w tych 10 mieczach i tutaj. Ta osoba była kontrolowana, żebyście nie powtórzyły tego samego błędu, żebyście nie pytali co chwilę, gdzie jest, co robi, żebyście nie sprawdzali telefonów, żebyście nie pozwolili, żeby ta osoba czuła się taka osaczona, że godzinę temu byliście i znowu jesteście. Ona tego nie lubi, ona to miała i nie popełnicie tego samego błędu, bo ona się znowu zamknie w sobie. Dołożymy tego wisielca. Księżyc w pełni, 9 buław. No i świat, słuchajcie bardzo dobrze, ona się otworzy przed wami, ale to jest proces. To jest proces, gdyż, kochani, ona nie umie inaczej. Po prostu woli najpierw kogoś poznać, zobaczyć charakter, poznać rodzinę na przykład, tak? I pokonać musi swoje trudności, słabości. To przede wszystkim. Ona ma jeszcze jakieś może i problemy, kochani, finansowe, bo tutaj może mieć ta osoba, słuchajcie, problem z kimś. Może nie mieć jeszcze rozwodu. No, może to jest właśnie przyczyną problemu. Ale będziecie dużo ze sobą rozmawiać, dużo dzwonić, będziecie wychodzić bardzo ładnie. No i będziecie dużo jeździć, zobaczcie. Ta osoba może też mieć taką pracę, że dużo jeździ, stąd będzie mały ten kontakt, że ma na przykład gdzieś jeździ w delegację, albo gdzieś podróżuje. No wiecie, każdy z nas ma inną pracę, ale macie tutaj naprawdę szansę, kochani, na zmianę waszego losu i wy zobaczycie, że to jest zaszczyt przebywać z taką osobą, bo ona was będzie traktować jak księżniczki, jak królów. Poczujecie się po prostu ważną osobą. Także single z grupy trzeciej od Aniołka. No ja wam serdecznie gratuluję i powodzenia wam życzę. Buziaki, kochani, pamiętajcie o zostawieniu lajka. Zostawcie ślad w komentarzu. No i życzę wam z całego serduszka tej nowej miłości. Niech wam się darzy. Pa, pa.